przed meczem Legnowa Poznań-Chojniczanka. Zaczynamy oczywiście od trenera Tomasza Kowarskiego. Po meczu takim jak z GKS-em Bełchatów podejrzewam ten tydzień taki, no, można być płynął pewnie pozytywnie i optymistycznie. Czy nie? No z jednej strony tak, ale z drugiej strony ja podchodzę, czy mam taką zasadę, że czy wygrywamy, czy przegrywamy, trenujemy podobnie, ale nie ma co ukrywać, atmosfera po tym meczu była fajna, ale no, zamieniło się to na dobrą pracę i dużej jakości na treningu. Wiem, że przy którejś konferencji pytałem trenera o to, że praktycznie w każdym meczu Chojniczanka traci bramki. No to teraz nie wypada nie zapytać o to, że Chojniczanka bramek nie traci, czy mecz z rzędu na zero z tyłu. No tak, to jest fakt i to jest też historia. Teraz czeka nas kolejny mecz i kolejne ciekawe wyzwanie. Jedziemy do przeciwnika, który jest dobrze poukładany. Jest to drużyna, której klub ma bardzo silną akademię i ta druga drużyna jest jakby taką gwiazdką w tej akademii. Przed nami kolejny mecz. Fajnie by było pewnie znowu zagrać na zero z tyłu, ale to nie będzie jedyny argument, który chcemy tam zrealizować. Ważne też, żeby strzelać i w ostatnich meczach Chojniczanka pokazuje, że znowu sobie przypomniała, jak to robić. No chciałbym, żeby Chojniczanka sobie też przypomniała, jak się strzela bramki na wyjeździe, bo z tym mieliśmy ostatnio problem i z tego też wynikały nasze te gorsze wyniki w meczach wyjazdowych. Można powiedzieć, że wykrystalizował się także skład Chojniczanki. W ostatnich trzech spotkaniach trener nie dokonywał żadnych korekt. No ja chciałbym przypomnieć, że to jest początek mojej pracy i początek pracy z tym zespołem. W ostatnim meczu, czy w ostatnich trzech meczach zagrało 2,5 piłkarza z kadry z poprzedniego sezonu, bo tylko Marcin Grolik, Szymon Skrzypczak, no i wchodzący w poprzednim sezonie Artur Ploskowski, to są piłkarze z poprzedniego sezonu, pozostali to są nowi. Ja jestem też tu nowym trenerem i tak naprawdę z meczu na mecz, z tygodnia na tydzień poprawiamy swoją grę, poznajemy się na dobre. Warto też zaznaczyć to, że mecz z GKS-em Chojniczanka kończyła grając z 4 młodzieżowcami. Tak? Pamiętam przy tych nieudanych meczach Chojniczanki, czy z Chudnikiem, czy Ślęsem, wielu kibiców zarzucało, że mamy stary skład, a tak naprawdę jak się spojrzy na średnią wieku, to ona nie jest taka wcale wysoka. No. To jest też kolejny fakt, który pewnie powinien cieszyć, ale to nie jest budowanie czegoś i robienie czegoś na siłę, tylko po prostu wypadkowa tego, kto jak wygląda i kto jak jest pożyteczny dla drużyny. Ostatnio rozmawiałem z jednym czy z dwoma młodzieżowcami, mówiąc o tym, że oni nie rywalizują o pozycję młodzieżowca, tylko mają się skoncentrować na tym, żeby być najlepszy na swojej pozycji i jak czas pokazał, no... 3 młodzieżowców w pierwszym składzie, 4 wchodzący dosyć szybko w mecz też pozwala nam grać płynnie, grać elastycznie i do przodu i do tyłu. No i co najważniejsze dla nas z wynikiem i skutecznie. Jeszcze czego spodziewa się trener po tym meczu z rezerwami, tak? Bo to jednak to jest zawsze są takie mecze, gdzie też skład podejrzewam jest ciężko wytypować przeciwnika. Znaczy, pewnie skład będzie ciężko wytypować, być może zmianę ustawienia przeciwnika, bo większość przeciwników pod nas zmienia ustawienie, ale my będziemy chcieli starać się zdominować przeciwnika, będziemy chcieli na nowo wrócić ze skutecznością w tych meczach wyjazdowych. Od Lecha 2 Poznań wszystko się zaczęło z trenerem związanym w tym klubie. Pamiętam tą tutaj naszą pierwszą konferencję, tak gdy ogłaszaliśmy, że Tomasz Kowarski został trenerem Chojniczanki i wtedy też nie zabrakło pytania o najbliższego rywala, czyli Lecha 2 Poznań. No dokładnie, tam się ta przygoda z Chojniczanką rozpoczęła, to mam nadzieję będzie w dalszym ciągu z dobrym efektem kontynuowana. Kamil Mazek przed meczem Lech 2 Poznań Chojniczanka, ale jeszcze chciałbym wrócić do meczu z GKS-em Bełchatów, bo to był udany występ dla drużyny, ale także indywidualnie dla Ciebie. No, na pewno się cieszymy, że udało się zwyciężyć, podtrzymać tą pasę bez straconej bramki już od 3 meczy. Cieszy wysoka skuteczność i na pewno po takim meczu dużo lepiej się pracuje w tygodniu i przygotowuje do następnego. Czego spodziewasz się po meczu z Lechem 2 Poznań? No jak zawsze można powiedzieć przysłowiowego, trudnego meczu, ale no myślę, że na pewno jest to drużyna, która będzie miała wielu zawodników
którzy aspirują do gry w pierwszej drużynie, więc na pewno no pod tym względem chociażby będzie trudny ten mecz dla nas. Na pewno chcemy narzucić swoją jakość gry, swoją grę i dominować w tym meczu. Kończąc u trenera Tomasza Kafarskiego, grałeś już jako ósemka, grałeś jako wahadłowy. Powiedz mi, gdzie czujesz się najlepiej? Ja myślę, że najlepiej się czuję grając. Być na boisku, tak? Kiedy jestem, wtedy się czuję najlepiej. A to, gdzie widzi mnie trener, gdzie zagram, na jakiej pozycji, no to już zależy, wiadomo, od przeciwnika, od meczu, od potrzeby taktyki do tego meczu, więc czy ósemka, czy wahadło, najważniejsze, żeby grać. Co zaskoczyło Cię w rozgrywkach drugoligowych? Ojczonka to Twój pierwszy klub na tym szczeblu. Przez lata byłeś związany z Legią. Grałeś także w Dolkanie Ząbki pierwszoligowym, było Zagłębie Lubin, był Ruch Chorzów ekstraklasowy, był Stomil Olsztyn, ale w drugiej lidze jeszcze nie grałeś. Co mnie zaskoczyło? Myślę, że tak naprawdę zaskoczyło mnie może to, że bardzo zbliżony poziom jest do pierwszej ligi. Tak naprawdę nie ma tej takiej widocznej różnicy między pierwszą a drugą ligą, co pokazuje, że tak naprawdę no, wiele zespołów drugoligowych mogłoby sobie poradzić na szczeblu pierwszej ligi, tak jak chociażby my.